Naszym gościem jest Piotr Grzybowski, dziennikarz i publicysta Tygodnika Niedziela. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Chmurny poranek i zaczynamy od wczorajszej informacji. Otóż zespół śledczy numer 1 w prokuratury krajowej wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotów z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 3 kontrolerów, którzy w 2010 roku pełnili funkcję na lotnisku Smoleńsk-Siewierny. Zarzuty dotyczą umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym, skutkującego śmiercią wielu osób. Umyślnego spowodowania ruchu. Chodziło o to, że na monitorach, przed którymi siedzieli kontrolerzy, zanikał punkt oznaczający pozycję samolotu. W efekcie większość informacji o położeniu samolotu, które kontrolerzy przekazywali pilotom, były nieprawdziwe. Mimo że kontrolerzy nie znali faktycznego położenia samolotu, wydawali komendy zezwalające na zniżanie i warunkowe podejście do lądowania. No i oczywiście, jeżeli sąd wyda nakaz aresztowania, to polskie władze będą oczekiwały współpracy strony rosyjskiej. To jest jakiś przełom w naszych relacjach, w naszym stosunku do tej katastrofy? Ja myślę, że przede wszystkim patrzę na to jako przełom w prokuraturze, bo to jest chyba taka jedna z ważniejszych informacji organów ścigania, organów śledczych. Do tej pory, poza oczywiście tym, co robiła komisja pana ministra Macierewicza, do opinii publicznej nie przebijało się zbyt dużo informacji. No, wydawało nam się, że to śledztwo gdzieś tam się toczy i mało konkretów, mało informacji, które by nas przybliżały do prawdy, ukazywały się na światło dzienne do opinii publicznej. A to jest taka pierwsza informacja, która mówi, że jakiś postęp tych prac nastąpił. To znaczy z dowodów, z materiałów, które uzyskano także z komisji sejmowej pana ministra Macierewicza, wyłania się jakiś nowy obraz i widać już tutaj, że fizycznie ci, którzy prowadzili ten samolot, ten statek powietrzny, jak to się w języku lotniczym mówi, no robili to, że tak powiem, albo intuicyjnie, nie mając formalnych podstaw do tego, bo nawalała aparatura, no albo wręcz wykonywali, co do tego bym się tutaj skłaniał, jeszcze dodatkowo operacje pod tytułem sprowadźcie samolot za wszelką cenę. Lotnictwo jest tak obwarowane procedurami i zarówno lotnictwo wojskowe, jak i lotnictwo oczywiście cywilne, ono w dużym stopniu, te procedury są kontroli ruchu, kontroli obszaru, to są pokrewne. Bezpieczeństwo przede wszystkim związane z lotem, to jest najbezpieczniejszy środek transportu i z czegoś to się bierze. I tutaj faktycznie widać, że coś złego się stało. Fizycznie wydaje się, że to był to ostatni element realizacji planu sprowadzenia samolotu na pokładzie, którego był pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, jego żona, pozostali członkowie delegacji, ale to myślę, że jest dobry sygnał. Krok następny, jak sądzę, będzie to nakaz aresztowania, czy też ewentualnie jakiś list gończy, czy ewentualnie wniosek może wcześniej do odpowiednika, do organów rosyjskich o wydanie, co osobiście wątpię, bo nie po to Rosjanie, chyba nie taki cel jest rosyjski, żeby ukrywać prawdę o katastrofie smoleńskiej przez 10 lat, żeby teraz odwrócili się z jakimś nowym scenariuszem do nas. Ale jak mówię, myślę, że to mocny sygnał, taki formalno-prawny bym powiedział, który myślę, że dla opinii publicznej jest bardzo ważnym i takim, powiedziałbym, zbliżającym chyba scenariusz tego, co się stało, do faktycznie no, nieprzypadkowych działań. I to można tak najogólniej powiedzieć. Warto dodać, że podkomisja, którą kierował, nadal kieruje Antoni Macierewicz, działa w Ministerstwie Obrony Narodowej i jej raport od 6 tygodni jest dostępny między innymi na stronach Telewizji Republika. To jest relacja z prac. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z tym materiałem. Godzinny materiał, który pokazuje, jak według komisji do tej katastrofy, do tego zamachu doszło. Ładunki wybuchowe i sposób rozpadu szczątków to potwierdza. No to kolejna sprawa, bo dzisiaj mamy 17 września, rocznica niezwykle istotna dla Polski i Polaków. Cios w plecy zadany przez sowiecki związek uniemożliwił nam prowadzenie obrony przed Niemcami, uniemożliwił otwarcie drugiego frontu przez Francję i Wielką Brytanię. Wreszcie no, sprowadził na nas ogromne
ogromne cierpienia. Akcja inteligencka SS i wyrzynanie polskich, obecności polskich inteligentów na wschodzie to jest ważne. No i w wigilię tego rocznicy tego tragicznego wydarzenia sędzia Józef Iwulski, były żołnierz Wojskowej Służby Informacyjnej, uznał, że nie wolno wyłącznie na podstawie przynależności do danej formacji z czasów PRL poddawać danej osoby dezubekizacji. Chodzi tutaj o pozbawienie dodatkowych przywilejów emerytalnych wynikających z pracy danej osoby w aparacie terroru komunistycznego państwa. No to jest absurd, który myślę, że trudno jest porównać i nawet powiedziałbym trudno jest komentować, bo to jest wbrew logice, wbrew rozsądkowi jakiemukolwiek i wbrew przyzwoitości to, co się dzieje w dużym stopniu jeszcze w sądownictwie. Była taka sytuacja, że niestety także część prokuratorów czy sędziów II Rzeczpospolitej rozpoczęła kolaborację z Rzeczpospolitą, z Polską Rzeczpospolitą Ludową po wojnie, także sądząc żołnierzy wyklętych, sądząc także swoich kolegów jeszcze z II Rzeczpospolitej, z Armii Polskiej. I tutaj mamy sytuację troszeczkę analogiczną, to znaczy osoba, która współpracowała z aparatem bezpieczeństwa, która współpracowała z organami PRL-u, które wiadomo, że sądownictwo było tym elementem, które miało utrzymać tą ostatnią, nazwijmy to jeszcze iluzorycznie nawet traktowaną jako niezależną władzę sądowniczą, również zostało spenetrowane, również zostało zawłaszczone przez służby zarówno cywilne, jak i służby wojskowe, co jest bardziej niebezpieczne. Tutaj przecież warto podkreślać ten fakt zawsze, ponieważ one w dużym stopniu nie zostały po prostu zweryfikowane. To jest jedna rzecz, a poza tym rekrutacja do tych służb odbywała się zdecydowanie na innym poziomie, dużo później, dużo, jak powiem, na innym etapie kariery zawodowej człowieka. W związku ale z tym ludzie, którzy w latach 70. i 80. zapisywali się do tej struktury, no to już doskonale wiedzieli, że to jest tak, jakby się zapisać do dzisiaj do milicji, do władz Białorusi, które no przecież wiadomo, że niezwykle sprawują swoje władze bez zgody narodu. Ale myślę, że takich refleksji nie było u tych, którzy zapisywali się. No myślę, że taka cecha jest również dzisiaj. No to przecież są ludzie, którzy zapisują się, nazwijmy to, do jakichś organizacji czy partii politycznych, które występują przeciwko własnemu państwu czy własnemu wręcz narodowi czy gospodarce Polski. No widzimy cały czas działanie opozycji także na arenie międzynarodowej, które są przeciwko państwu polskiemu. O pani posłance Róży von Thun und Hohenstein będziemy mówić innym razem. Już ten temat był wyczerpany, ale rzeczywiście. No to kolejna rzecz w Sejmie. Nowy podział polityczny. Mamy współpracę ponad podziałami. Pierwszy raz mówię o ustawie futerkowej. Ja zastanawiałem się właśnie po wczorajszym głosowaniu, jak to skomentować. I myślę, że w mojej ocenie albo powinniśmy to, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak to zrobię, tak to uczynię, skomentować to, tę ustawę zakładając pewnego rodzaju porozumienie na poziomie etyczno-moralnym. Jeżeli jest to porozumienie na poziomie etyczno-moralnym, no to wszelkie inne dyskusje dotyczące jakichś kwestii gospodarczych, biznesów prowadzonych i tak dalej nie mają po prostu sensu. Jeżeli wychodzimy z tego, jeżeli tym aksjomatem jest to, że nie pozwalamy na tego typu, nazwijmy to, okrucieństwo wobec zwierząt, co jest oczywiście ze wszechmiar, jak sądzę, zrozumiałe. Badania, które się pojawiły, badania opinii publicznej również to potwierdzają. To jakakolwiek dalsza dyskusja na temat czy i dlaczego i gospodarka, ile stracimy i podatków, i VAT-ów, i PIT-ów, i CIT-ów jest po prostu zbędna. I myślę, że tutaj takie porozumienie, taką odpowiedź na takie pytanie każdy z posłów powinien sobie, takie pytanie powinien zadać, odpowiedź przygotować i wtedy pracować jakby nad bardziej, jak najbardziej dokładną już wersją w sensie prawnym tejże ustawy. Ale myślę, że również to jest na dwie rzeczy zwrócę uwagę od strony już bardziej może politycznej. No to na pewno jest jakaś próba przez Zjednoczoną Prawicę, nie nazywam tego przejściem w lewą stronę, ale przede wszystkim jakby naciągnięciem na siebie znowu tych de facto konserwatywnych poglądów, które dotyczą właśnie środowiska, ochrony zdrowia, ochrony zwierząt, klimatu, które odeszły na lewą stronę, które niejako no, prawica na całym świecie w zasadzie no, w dużym stopniu porzuciła, pozostawiając to polityce, lewicy. To ja pozwolę sobie wejść w słowo. No i mamy toczące się od kilku tygodni rozmowy na temat nowego kształtu Rady Ministrów, zmniejszenie liczby ministerstw.
Te spotkania toczą się, trwają po kilka godzin, po czym ich uczestnicy rozchodzą się, mówią, że w ogóle świetnie było, wspaniale idą te rozmowy i na pewno już niebawem się dogadamy, no po czym spotkanie jest kolejne i następne. Czy tu jest jakiś związek między tymi dwoma wydarzeniami, między tymi dwoma politycznymi faktami? Myślę, że tak, i zwłaszcza ze strony Solidarnej Polski. Solidarna Polska, która w dużym stopniu przedstawia te same wartości jak Zjednoczona Prawica, buduje się jako na partię bardziej taką ortodoksyjną, bardziej prawicową, ale głównie to w sferze, bym powiedział, komunikacji, pewnej jakby jakości mocy przekazu, tak de facto treść jest ta sama. Ja jestem o tyle, może trochę naiwnie powiem, na szczęście nie jestem politykiem, ale myślę, że na końcu drogi jest coś, co jest już zawiązane, czyli konieczność porozumienia. I teraz jakby dojście do tej drogi jest oczywiście, być może będzie jeszcze trwało, ale będzie moim zdaniem realizowane i będzie, jest konieczne. Pan Gowin z kolei z porozumieniem traktuje politykę, jak popatrzy, niezależnie może poza tym przewrotem majowym, ale jednak traktuje tą politykę dość miękko. Zresztą sam przedwczoraj bodaj w jednej ze stacji mówił o tym, że jakby chciałby bardzo, żeby te rozmowy się już skończyły. No myślę, że tam jakaś jest skończona liczba argumentów. No nie można tego rozstrzygać w nieskończoność, ale z drugiej strony wydaje się również to, że budowany jest scenariusz co najmniej na trzy rzeczy. To porozumienie, o którym pan redaktor wspomniał, jest oczywiście kluczowe, bo zapewni ten pragmatyzm, tą taktyczną funkcję rządu, skutecznego rządzenia, większości parlamentarnej przy okazji oczywiście, bo bez tego się nie da. Z drugiej strony wydaje mi się, że równolegle z tym wszystkim jest budowany ten scenariusz programowy, o którym się mówi, bo myślę, że on będzie tak de facto pierwotnym do działań i do ogłoszenia. I trzecia rzecz to oczywiście ta taktyczna kwestia związana już z samym porządkiem na 3 lata do przodu, bo to tak traktuje również, że rząd ale to układa na 3 lata. Bardzo ciekawe, że wspomniał pan o rysującym się porozumieniu programowym. Myślę, że to jest temat naszych następnych rozważań już niebawem w Telewizji Republika, bo tutaj czas nam się skończył. Piotr Grzybowski, Tygodnik Niedziela, był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Kłaniam się nisko. Miłego dnia państwu życzę. A państwo oglądacie Polskę na Dzień Dobry w Telewizji Republika. Już za moment w naszym studiu Adam Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej i z tegoż instytutu dr Paweł Błażejewicz. Będziemy mówić o wystawie, która łączy rok 1920, rzeź polskich jeńców w 1940 roku, no i te wszystkie wydarzenia, których symbolem jest dzisiaj 17 września.